Kłodzka Chata wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Kłodzku zorganizowała wydarzenie pod hasłem Bezpieczny powrót do szkoły i bezpieczny senior. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy, ale też wiedzy. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku przeprowadzili pogadanki, pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci, młodzież ma możliwość skorzystania, zobaczenia sprzętu służb naszych, możliwość porozmawiania. Są osoby indywidualne, które zgłaszają się też z innymi problemami. Wzięliśmy pod uwagę właśnie początek roku szkolnego, że dużo dzieci idzie do szkoły i właśnie w porozumieniu z Komendą Policji Powiatowej w Kłodzku i z przedstawicielami tej policji powzięliśmy taką właśnie inicjatywę stworzenia wspólnego takiej imprezy, gdzie będzie można rozpocząć takie działania promujące i również wdrażające systemy bezpieczeństwa dla dzieci, jak zachowywać się na drodze, jak ewentualnie powinny się zachowywać w wypadku jakichś nagłych zdarzeń, czyli jak nawet przygotowywać się do pierwszej pomocy. Jest z nami maskotka komisarza Lwa. W dniu dzisiejszym naprawdę mieliśmy bardzo dużo dzieci ze żłobka, z domu dziecka, mieszkańców tutejszego osiedla. I naprawdę ta dzisiejsza impreza cieszy się dużą popularnością. Tutaj jest fajnie akurat, bo tutaj są motory, składy, auta i możemy dzisiaj się bawić z policyjną maskotką. Możemy zobaczyć, jak wygląda praca policjanta. Dzisiaj możemy robić tutaj bardzo dużo rzeczy i bawić się z pluszową maskotką. Jest fajnie, można tańczyć, można się bawić, można zwiedzać wozy policyjne. Jest naprawdę fajnie. Miałam też takie gogle i przechodziłam przez tor, taki tu specjalny, no i było dziwnie, bo się przewracałam.